Wiele osób zastanawia się, jakby wyglądała wojna atomowa pomiędzy Rosją a Stanami Zjednoczonymi, a mało kto wie, że takie plany atomowe zostały sporządzane już dziesiątki lat temu takie scenariusze atomowe. No właśnie, dzisiaj przedstawię jeden z takich scenariuszy, co prawda bardzo odległy, tak, bo to jest scenariusz z roku 1949. No ale to jest plan, który nazywa się Plan Dropshot, który właśnie mówi na temat wojny atomowej pomiędzy no wtedy Związkiem Radzieckim a Stanami Zjednoczonymi. Na czym miał polegać plan Dropszota? scenariusz? Czy on dzisiaj zostałby on zrealizowany, albo też zostałby on zaktualizowany, czy też zmodyfikowany w pewnych kwestiach, ale co do zasady pokrywałby się właśnie z tym planem dropshota? O tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij że w dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mojego fanpage'a na Facebooku, zarejkujcie go, link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. No właśnie, dzisiaj na temat scenariuszy atomowych. Kiedy mówimy na temat wojny atomowej na świecie, tak od razu nam pojawiają się największe mocarstwa, czy też mocarstwa, które sko są skonfliktowane, na przykład Rosja i Stany Zjednoczone, no i pewnie większość z nas myśli, tak, jedno państwo puści bombkę atomową, drugie państwo puści bombkę atomową i świata nie ma. Ale jak to rzeczywiście by wyglądało, no są na to fakty, są na to dowody e, w sensie po prostu scenariuszy, tak, no dobrze nie ma tych dowodów, tak, że to nie miało miejsce, e, Miały miejsce oczywiście próby atomowe czy też użycie broni atomowej tak, czy to po prostu Hiroshima i tak dalej, natomiast jest też taki plan który nazywa się planem dropshota tutaj przedstawię informacje, które są przedstawione jeśli chodzi o wikipedię, ale też dopowiem od siebie, no i to jest plan dropshota, czyli amerykański plan wojny, ja, wojny jądrowej ze Związkiem Radzieckim przyjęty w Stanach Zjednoczonych w 1949 roku, no wiadomo kiedyś to był Związek Radziecki, a nie Rosja, tak dzisiaj, tak, mówię to Oczywiście dla tej młodszej publiki, która ogląda mnie, bo starsi ludzie oczywiście o tym pamiętają. No, nie, 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 tacy starsi, bo ja też chyba o tym pamiętam, tak? Plan zakładał rozpoczęcie wojny prewencyjnej ze Związkiem Radzieckim do 1957 roku. Ale jak to brzmi, wojna prewencyjna, tak? W celu uniemożliwienia mu przejęcia inicjatywy strategicznej w wyniku rozbudowy arsenałów jądrowych. W chwili przyjęcia planu w 1949 roku. Związek Radziecki nie dysponował bronią jądrową. Amerykanie posiadali wówczas 200 bomb jądrowych. Zakładano, że do 1957 roku rosyjski potencjał atomowy osiągnie poziom. Zagrażający monopolowi jądrowemu USA, które systematycznie powiększały swój arsenał. W 1950 roku Amerykanie dysponowali 299 bombami, no 300 bombami, tak. W 1951 roku 440 bombami, a w 1952 roku. 841 bomb. Związek radziecki posiadał wówczas około 50 bomb. W celu zamaskowania rzeczywistych zamiarów w założeniach Planu Dropshot zakładano, że działania wojenne zostaną podjęte w odpowiedzi na wcześniejszą agresję ze strony Związku Radzieckiego, co w ówczesnych warunkach polityczno-militarnych i przytłaczającej przewadze militarnej Stanów Zjednoczonych było mało prawdopodobne, tak? Ehm, Amerykanie planowali w pierwszym etapie wojny uderzenie strategiczne z korzystanie 300 bomb atomowych i 840 bombowców strategicznych. Bomby zamierzono zrzucić na 100 miast Związku Radzieckiego, w tym 25 na Moskwę, 22 na Leningrad, 10 na Świerdłowsk, 8 na Kijów. No, pamiętajmy, tak? To mówimy po prostu o y, Związku Radzieckim, który w tamtym czasie, y, w którego w skład też po prostu wchodziły tereny dzisiejszej Ukrainy, tak więc też wchodził Kijów. Następnie 5 na Dniepro i 2 na Lwów. Uderzenie miało być wykonane z terenu Stanów Zjednoczonych oraz z Baz w Wielkiej Brytanii. Turcji i Japonii. Ich realizacja miała trwać 2, 4, 2 do 4 tygodni. Rezultatem uderzenia miało być zniszczenie 80% przemysłu Związku Radzieckiego i zmuszenie go do kapitulacji. W drugim etapie zakładano rozpoczęcie działań wojennych na lądzie, wykonując uderzenia przy użyciu 250 dywizji amerykańskich i państw NATO liczących ponad 6 milionów żołnierzy. Uderzenia z kierunku zachodniego przez terytorium NRD i Polski, z południa przez terytorium Bułgarii i Rumunii oraz desanty morskie na wybrzeżu Morza Czarnego miały pozwolić na zajęcie zachodnich i centralnych obszarów Związku Radzieckiego. W trzecim etapie po zajęciu Związku Radzieckiego panowano wykorzystać do jego okupacji 23 dywizje Stanów Zjednoczonych i NATO. Terytorium Związku Radzieckiego miało być podzielone na cztery strefy okupacyjne: zachodnią, ukraińsko-kaukaską, uralsko-turkiestańską i syberyjsko-dalekowschodnią. Tereny państw socjalistycznych Polski, Czechosłowacji, NRD, Rumunii, Bułgarii i Węgier miały być kontrolowane przez 15 dywizji. Plan dropshot był wielokrotnie nowelizowany pod kątem wykorzystania nowych środków przenoszenia broni jądrowej, zwłaszcza rakiet. Na początku lat 60. plan ten zastąpiono planem SIOP – który obejmował tylko założenia e, użycia amerykańskiej broni nuklearnej na wypadek kryzysu lub też wojny. Na wypadek po prostu kryzysu lub też wojny. No i tak prezentuje się właśnie ten plan. No straszny tak naprawdę plan. No tutaj widzimy tak zrzucenie bomb atomowych praktycznie na największe miasta, wtedy e, tak Związku Radzieckiego, czyli Moskwa, Swierdłowsk, Kijów, Leningrad, e, Lwów, Dnieporopie Pietrowsk. Tam miał po prostu tak. Zamierzano odrzucić na 100 miast Związku Radzieckiego bomby, tak, nieprawdopodobny atak tutaj nuklearny. No i jakby tutaj właśnie Amerykanie chcieli wykorzystać tą przewagę, tak, że oni już mieli te bomby atomowe, a jak mieli po prostu to większej sile, zanim po prostu Rosja by je stworzyła, czy miałaby taką po prostu liczebną przewagę, to oni po prostu by zdobyli tą przewagę czasową, tak, tutaj Amerykanie. No plan ten ostatecznie nie został zrealizowany i dzisiaj po prostu, no, wiadomo, że Stany Zjednoczone już nie mają takiej Przewagi, bo Amerykanie mają mnóstwo broni atomowej, ale też zwią no, Związek Radziecki, tak? Chociaż patrząc pod kątem rządzenia, to dalej tam jakby po prostu funkcjonuje Związek Radziecki, tak? Patrząc to pod kątem tego, jak rządzi po prostu Putin, oczywiście potępiam to, co robi Rosja, potępiam to, co robi Putin. Natomiast y y oczywiście dzisiaj Rosja też ma po prostu gigantyczny arsenał nuklearny mówi się o tym, że Rosja ma nie tylko arsenał nuklearny po prostu, który jest rozmieszczony na terenie Rosji, ale też po prostu w innych państwach na świecie. Państwa, które po prostu są zaprzyjaźnione z Rosją, tak? Tutaj e, chociażby na przykład Kazachstan i tak dalej. No więc tutaj, no ale to są takie po prostu tak, jakby teorie spiskowe, nie ma to jakichś twardych dowodów. Natomiast zobaczmy sobie, czyli tutaj wyprzedzenie taktyczne ze strony amerykańskiej miałoby to nastąpić. No, ostatecznie na to nie zdecydowano się, tak? Nastatecznie na to po prostu e, nie, nie, nie zdecydowano się. Tylko ja powiem w ten sposób, a co by było gdyby na przykład Amerykanie pomylili się, no bo oni bazowali na podstawie pewnie informacji wywiadowczych, tak, że Związek Radziecki tej broni atomowej nie ma, a jeżeli ma, po prostu to posiada bardzo mały arsenał, tak no bo tutaj widzimy, także że Amerykanie w 1950 roku Amerykanie dysponowali 300 bombami tak, natomiast w 1952 roku Amerykanie mieli 841 bomb, a Związek Radziecki miał 50 bomb, tak? Czyli po prostu odrobili praktycznie te straty atomowe, można powiedzieć, Związek Radziecki odrobił te straty atomowe, czyli Amerykanie chcieli zadać cios wyprzedzający po prostu, tak? Natomiast to ostatecznie nie nastąpiło, nie wiadomo też, dlaczego po prostu nie została też taka podjęta decyzja. Potem też wiemy, że też nastąpiła śmierć tutaj Stalina, tak? Zmiana te, też jeśli chodzi o władzę to jest w Związku Radzieckim. Natomiast, no, tutaj zupełnie inaczej świat pewnie by wyglądał. Też jest ciekawa sytuacja, że tutaj miały być te dowództwa wojskowe w różnych państwach ulokowane, te dywizje, tak, amerykańskie i państw NATO, które miały właśnie liczyć 6 milionów żołnierzy, Miało być umieszczone w różnych tych państwach byłego Związku Radzieckiego, w tym także w Polsce. Tak, gdyby na przykład tutaj społeczeństwa czy też władze w tych państwach buntowały się, tak? No, też pewnie ten plan nie doszedł do skutku, bo wtedy można byłoby, czy świat mógłby okrzyknąć, że to właśnie strona amerykańska jest agresorem, także dokonał ataku, podbicia Rosji, i wtedy na przykład na pomoc Rosji mogłyby później inne państwa, które by uznały Amerykanów jako agresora, jako o państwo, które właśnie atakuje. Natomiast jestem ciekawy właśnie waszej go zdania, waszej opinii na temat tego planu dropshot, planu po prostu, który też właśnie na przestrzeni lat uległ on nowelizacji, uległ on praktycznie tutaj on zmianie. No teraz jest mowa o tym, że ten współczesny plan, tak, tego dropshota nazywa się SIOP, czyli Single Integrated Operational Plan, zintegra, zintegrowany plan operacyjny określający sposób wykorzystania amerykańskiego potencjału nuklearnego na wypadek wojny w latach 1960 roku do 2003 roku, czyli stosunkowo świeży, tak? No bo w 2003 roku, a więc kiedy nagrywam 20 lat temu, ten plan jeszcze, jeszcze do 20 lat temu obowiązywał ten plan. No ale to już jest faktem, więc to można po prostu podawać. Czyli pewnie ten ostatni spółcze Plan i to jest od 2003 roku do teraz, i na ten temat tego po prostu planu informacji nie ma, bo pewnie to jest ściśle tajne, to tajna po prostu informacja. Tak? Jestem ciekaw, co wy na ten temat sądzicie. To wszystko dzisiaj. Pozdrawiam, zostawcie suba, trzymajcie się. Cześć.